Cześć, moje drogie dzieciaki. Wita się z Wami Wróżka Zuzia. No i oczywiście ja, lekarka, bajkopisarka. Moje drogie dzieci, chciałam Wam powiedzieć, że zbliża się bardzo wyjątkowy dzień. Ten bardzo wyjątkowy dzień będzie obchodzony w niedzielę 3 grudnia. I powiem Wam, że tą bajkę możecie obejrzeć albo przed tym dniem, albo po tym dniu, ale chodzi mi o to, żebyście wiedziały, że 3 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Pewnych Wyjątkowych Osób. Ciekawe, czy zgadniecie jakich. Powiem Wam, że na naszym świecie żyją przeróżne dzieci i każde wyglądają troszkę inaczej, albo funkcjonują troszkę inaczej, bo niektórzy mają na przykład kręcone włosy, a inni mają jasne, proste włosy. Niektórzy chodzą na nóżkach, niektórzy jeżdżą na takich specjalnych krzesłach z kółkami, niektórzy nie mówią buzią, tylko rączkami, niektórzy nie patrzą oczami, tylko rączkami. Jak myślicie, co to za wyjątkowy dzień? To Światowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością. Czyli chodzi o to, żebyście pamiętały, i Ty, Zuzia, też, że czasami jest tak, że nie każdy wszystko może, ale każdy jest wyjątkowy. I jest taka pewna bajka o Wróżce Zuzi i cudownych dzieciach. I jak otworzycie tą bajkę, to jest taki specjalny słowniczek w tej bajce, gdzie na przykład możecie się dowiedzieć, że na szczycie niebieskiej góry mieszkają dzieci, które słuchają oczkami, a do tego potrafią mówić rączkami. Ciekawe, czy zgadniecie. Dzieci. Na naszej planecie Ziemi te dzieci po prostu gorzej słyszą. I zapraszam Was do tego, żebyście obejrzeli moje bajki albo pokolorowali obrazki. I oczywiście, jeżeli macie ochotę, to możecie poczytać książeczki o Wróżce Zuzi i cudownych dzieciach. To by było chyba, moje drogie dzieci, na tyle. Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!